taki dzień nie powinien nigdy nastąpić, bo każdy człowiek, jak żegna się z najbliższą osobą, prawda, to ma czas na pożegnanie. Nam tego czasu nie dano, zaczęto rozbiórkę, nawet nie wiedzieliśmy o tym. Dowiedzieliśmy się przynajmniej ja wczoraj gdzieś w południe. No i co mogę powiedzieć, że opuszczamy nasz dom z wielkim, wielkim bólem. Myśleliśmy, że będziemy mogli jeszcze dojść do teatru, ale zawsze był zagrodzony i teraz też jest odgrodzony, nie wiem dlaczego. Nie myśli pani, że ten teatr odrodzi się gdzieś, może w innym miejscu? Proszę pana, absolutnie nie uważam to za... Owszem, teatr będzie istniał, ludzie będą grali, aktorzy będą grali, będą publiczności i sprawiali wielką radość i przyjemność, ale ducha teatru już nie będzie, to już nie jest to. Mam nadzieję, że przyjdzie taki moment, że będziemy się śmiać, a dzisiaj jest strasznie smutno. Przychodźcie do teatru na przedstawienia, żeby było raźniej. Dziękuję bardzo. Sky Info. Sky.